Zwykły dzień na latającym statku. A czy wy na pewno, chłopaki, macie dobre wyglądy swoich postaci? No nie wiem, ja jestem z O nie, jestem ciką. No właśnie. No właśnie, co tu się wydarzyło? No właśnie, panie Kupson, jak pan się w ogóle prezentuje? Sam. Ojeju, jak dobrze, że zauważyłem, że nie nagrywał mi się dźwięk z gry, a nagrywał się Kupson, nagrywa ci się dźwięk z gry? Przepraszam właśnie. Bardzo, ja w tej chwili nie nagrywam. A Kupson nie nagrywa dzisiaj, więc... Kupson nie nagrywa. Już nie możesz mieszkować, Bladeuszu. Ale ustawiłem, że... Co się dzieje? Kurde. Sprawdzałem, Bladeuszu, czy da się szafki przesuwać i chciałem zrobić takie ultimate zaufanie sobie. Faktycznie, chyba się nie da te szafki przesuwać, niestety. Ale mam fajną przyjacielską broń, tutaj widzę, że kolega Beskinacy jest dzisiaj. Cześć, witam. Witam. Jak to Beskinacy? Beskinacy. Alien, czemu jesteś taką małą postacią? Czemu jesteś taki malutki? Czyli on jest zdrajcą. Ja jestem malutki? No, jesteś malutki, Mandzio. Alien. Widzisz, tak? To zaraz nie no. Idziemy na wycieczkę helikopterem. Ej, poczekajcie, tak się z wami, zaczekajcie. Nie, Kuba, tylko ja i ty. Proszę, przyjaciele. Szybko. Przyjaciele, nie róbcie tego. Zamykaj, dobra, odpalaj. No nie umiem, ty to no, zrób. Kliknij. No nic sobie, Ignacy. Jestem z wami. Lecimy. Ufamy mu, Kuba, ufamy mu czy nie? No ma taką broń trochę nieprzyjacielską, ale... No to dobrze. Ufajcie mi. No to mu nie ufamy. O, Ignacy. Sorry, Ignacy, przepraszam, ale mówiłem ci, żebyś sobie poszedł. Dzięki, Mandziu, fajny odcinek, kolego. Może ja zrobię jakiś taki nalot na helikopter, czy coś takiego? Wiesz co, ale przeżyjemy dzięki temu. Czy ty byłeś zdrajcą w ogóle, Ignacy? Nas oświecisz? Nigdy się nie dowiesz. Czyli właśnie. Był. Jego tak ciało. Jego ciało. O kurde, Wladi, coś ty się zabiłeś, tak? Widzisz, co? Bo ja miałem taki plan, że chciałem podlecieć na jetpacku na helikopter i chciałem podłożyć bombę, kiedy wy jeszcze sobie tam lecicie, co nie? Ale widzisz, zabija motory. Ale niestety śmigiełko mnie załatwiło na tym. No, tak ja to no co ty gadasz? Tak, śmigło zabiło Bladeusza. No, ja myślałem, że to dobrze, dobrze wyczailiśmy, Kuba. To jest nie, no to, nie to się nazywa po prostu pure skill, panowie, naprawdę. Tak było, no nie ma co to ukrywać. Tutaj piesek chciał przechytrzyć wszystkich. No nie wyszło mu niestety. Ała! Czemu we mnie Alien strzeliłeś tak na bo Alien jest może kurde zdrajcą. No. O, zaraz zdrajcą, a co to dla jaj? Alien, czy ty coś kombinujesz? Nie podoba mi się twoje kombinowanie śmieszkowe. Nie, będę... Śmieszny granat! Gdzie jest jakaś broń? No nie strzelaj do... No to jest z drugą stroną. O nie. Dobrze, no, dobra, polecę sobie sam. Koniec, bez was sobie polecę. Nie śmieszny granat! No nie mam broni. Ten nie jest śmieszny? Nie. Kupson, oj, kto to rzucił ten śmieszny granat? Mogę was strzelać śmiesznie. Co to za śmieszek? Bęk! Ej, ale jeszcze! Bęk! Kochani! Słuchajcie, strzelamy z helikoptera? Może pójdziemy do basenu? Z helikopteru sobie latam teraz z wami. Co, znowu sobie ktoś poleciał helikopterkiem? Ja sobie poleciałem helikopterkiem. Taki się nie strzelaj do mnie. A ja do ciebie nie zamierzam strzelać. Bo ostatnio jak poszedłem do helikoptera, to dostałem tylko w mordę głupi strzał. Który nie ma zbyt dobrych wspomnień. Dlatego teraz poleciałem sam i już nie mam kolegów. I jest mi z tym bardzo dobrze. Przed chwilą wreszcie lata z ludźmi na twoim poziomie. Dokładnie tak. Ciupuch, ale zrobiłem trik. Wow! No może być. Wow, leci! Właśnie na dorą przeleciał. Ale celujesz we mnie, czy mi się wydaje? Czy ty czekasz? To nie, zrobiłem coś złego. Ale wrzuciłem całe swoje tak naboje. Gdzie jest Alien? Jesteś mocno zraniony. A nie, to tak, ty tak, pewnie jesteś mocno zraniony. Aha, ja jestem, bo mnie ogień załatwił, śmieszny granat. Dlaczego ty jesteś mocno zraniony? No bo granat mi ten śmieszny załatwił, jak tutaj ogień wszędzie się pojawił. To Ignacy, ja jestem gdzie indziej, zupełnie wszyscy mnie widzą, kłamczuchu. Okej. Alien, kłam... Basen! Alien, przecież ty tutaj jesteś i żyjesz! Alien, nie, tam kombinujesz? Ale dostałem od Ignacego! Pojebańcu, ja byłem obok chłopaków wtedy, oszuście! Mordować Aliena na widok! Ej. Przecież Ignacy Mandziu? Nie ma pompy! Mandziu, no, strzeliłeś nie. do mnie... Mandziu, strzeliłeś do mnie... Tak? Gdzie, to jest Bloody. Strzeliłeś do mnie, miałem 88 HP, nagle mam 65. Właśnie widzę, że masz mało, ale to nie mogłeś dostać z pompy. Ale ja widziałem, że Ignacy tutaj przebiegał obok i myślę, że to nie było. Ale tu jak Bladeusz. No, Bladeusz? Nie, no ja tak akurat ale jestem ten niewinny. Ale to chyba Bloody w ciebie strzelił, a nie Poczekajcie, jeszcze jedna rzecz jest niewyjaśniona, moi koledzy, cały czas. A gdzie jest Kupson? A, jest Kupson. No jestem, biegam sobie tutaj. Czemu Kuba też jest tak mocno zraniony? Bo spadłem z tamtego. Bladeusz sobie poleciał, no ale poczekaj, ale z logicznego punktu widzenia, skoro wszyscy żyją, no to ich zraniony raczej nie jest od strzelaniny. Czemu do mnie jeszcze? Ty śmiecie, to łapa! Poczekaj, każdy na tym samym poziomie musi być zraniony, każdy musi być łudny. Nieprawda, bo na przykład terroryści mogą wziąć orgazmator i nie dostają ran wtedy, ty.
O, orgasmator i dystemper. No mogę się leczyć wtedy. O nie, zwaliłem się na głupi ryj. Już mam więcej ran. Nie, bo oni mogą... Bladi, chodź do basenu. Ladeusz! Wskaczę do basenu! Nie! Nie! Nie trafiłem do basenu. To się zdarza, wiecie jak to jest. Nie wiem, jak to nie trafił. Nie trafił do basenu. Tak, jak swoją niewinnością tutaj dzisiaj? Ja jestem niewinny. Mandziu chodzi i do wszystkich sobie śmieszkuje i strzela. Jak bardzo mi się to nie podoba. Nie podoba mi się ta twoja zabawa. O, kup some found body of Bloody. They were a traitor. No, powiem ci tak, Alien, że ja nie mam super traitorskiej broni, ty masz w ogóle... A! Broń nie widną. No właśnie zastanawiam się... A Ignacy ma najbardziej winną na świecie. No bo przed sekundą ją wziąłem, bo była dokładnie w miejscu, w którym byłeś wcześniej. Ignacy, jesteś bardzo kuszącym celem, ci powiem. Proszę, już mam broń nie traitorską. Ale to wcale nic nie zmienia. A okej, to bierasz odgana, w porządku. Wręcz przeciwnie, utwierdza mnie w fakcie, że jesteś głupim zdrajcą. No to go zabił tak, Alien. Odejdź! Nie, pojeb... odchodź z tym środkiem. Nie. Absolutnie ci nie ufam, Alien, jesteś tak... Dobra, nie mów, że byłeś niewinny. Dobra, to w takim razie... Dobra, to jest Mandzio. Mandzio, to jest Mandzio, Kupson, zaufaj mi. Mandzio? To nie ja jestem, to jest Kupson pewnie. To jestem ja! Wskrzesili pieseło. Pies żyje! Mówiłem wam, wy jesteście takimi debilami, że po prostu zawsze mnie zabijacie. Ale ja cię nie zabiłem. Ale waliłeś do mnie przez pół rundy. Ja w każdego waliłem. Ja w każdego mogę walić. Kiedyś Alien mi zawsze wierzyłeś, to teraz mi absolutnie zawsze nie wierzysz, przez co przegrywasz. Dobra, gdzie może być Mandzio? Chodź, Kupson, musimy się razem trzymać. No, bo to tak się źle skończy, jak będziemy osobno. Chodź, poszukamy go. Tam jest. Tylko cię słychać podwójnie, nie wiem czemu. Bo może mówi do ciebie na komunikatorze? O, ciekawe, czemu mówię na komunikatorze? Albo shift może trzymasz? Mandzio ląduje, on jest w helikopterze, właśnie też to zauważyłem. Ciekawe, jak to zobaczyłeś, nie wiem, dostając na przykład? Radar! Kurde, zabiłem się, no co za gałgan jest. O nie! Jestem zwycięzcą. No, wszystko, kurde, przez was, Mandzio i Alien, którzy po prostu roztaczają propagandę kłamstwa nieustanną i mi się to bardzo nie podoba. Ty sobie pracowałeś przez wiele odcinków, żeby ta propaganda... Ja wiem, że ją pracowałem, ale to wcale nie znaczy, że mogę kiedyś być uczciwy, bo czasami mi się zdarza. Ale żeśmy po 1000 lat porobili, nie? No, porobiliśmy. Wszyscy tutaj byli zajęci uczeniem się. Nawet jeden, traitor już nie żył, tutaj Kupson inteligentnie mnie skrzesił i rozwaliliśmy wszystkich. Bo się nauczyłem korzystać z tego sklepu w końcu. Nareszcie. Samo dobro, powiem ci w nawet takim razie. Nawet wąż czasami nie zdradza, powiedział Ignacy, który ostatnio na odcinku powiedział, a ja to sobie muszę tak ponapierdzielać chłopaków, stare dobre czasy. Ale no, to właśnie nie napierdzielam ostatnio, czemu bladzie jesteś bez skina? Zupełnie mi się to nie podoba. Jestem bez skina? Tak. Dziwna sprawa. Zmieniają się te skiny ostatnio, wiesz, spadają często na tak, idziemy na imprezę na basenie sobie zrobić? Pewka. No idę z shotgunem na imprezę. Nie, no to ja sobie idę bez niczego. Holster. A, holster. No to też holster. Holster. Serdeczne pływanko tutaj. O, moim zdaniem jest prawidłnie. A tu jest Mandzio jest chyba zdrajcą. Widzisz, bo tutaj jest taka część dla dzieci. Wiecie co, wydaje mi się, że Mandzio może być zdrajcą, bo tutaj traitor w basenie może coś zrobić. I zaraz chyba kogoś zabije, Mandzio. Mówi, że traitor w basenie może coś zrobić? Tak, a Mandzio chciał popływać. Bardzo mi się to podejrzane wydaje. A skąd ty to o tym wiesz, że traitor... Bo był traitorem i widział. No byłem traitorem. O, serwer wywaliło. Otwieraj te drzwi. Poczekaj. Nie otwieraj nawet drzwi, nie próbuj. Poczekaj. Dobra. Czekaj. Marżujemy na nich. 3, 4. O nie, śmieszny granat. O co się? Bardzo śmiesznie tam. A ten granat to jaki jest? Jest ile oni mają śmieszny granat? Ten jest śmieszniejszy. O fuck. Brawo panowie traitorzy. Ja nie jestem traitorem, ja jestem innocent. Ja też ale jestem innocent. Ale ja na pewno nie dam się tutaj wrobić. Podaj sprawdź ciało. Tak, jesteś, nie dałeś się? Aha, okej. Okay. Wam. To dobrze, że sprawdziłeś ciało. Nie miałem czasu. Bo jakiś bardzo innocent mnie tutaj, prawda, załatwił. O, bombka tyka jakaś, słyszę. Mandziu, to nie jest dobry pomysł, że tam siedzisz. To jest dobry pomysł. Masz rację, to jest doskonały pomysł, Mandziu, że tam siedzisz. Nie spiesz się.
Dzień dobry! Może i bym przeżył. Nie przeżyłbyś, bo już to testowaliśmy. Bomba przez ścianę zabija. No, bomba by cię załatwiła. Wiesz, ale i znowu po prostu mi nie zaufałeś, tylko że zgadałeś się z Kupsonem. Ja zaufałem i gracam. No właśnie. Czemu zmienia się level? Nie zmienia się, tylko się restartuje. No. No dobra, ale teraz to już ci na pewno nie mogę zaufać. No, nie, no oczywiście, że tak. No, na pewno nie ufaj mi cały czas, ale i potem kończ rundy zabity zawsze. No. Dokładnie. Radę. Nie ginie. Nie było wiesela, to nie było komu ufać. To prawda. Oho, wiecie tak. Co? Tylko tak szybciutko, tylko wtrącę. Nie wiem, czy ja zaraz nie będę musiał zrobić przerwy w nagrywaniu, bo chyba właściciel przyjdzie, wiecie? Okej, okay. Jak przyjdzie, no. To zrobię przerwę w nagrywaniu. Tak? Będzie tak, nie będzie taki wielki problem dla was? Śmieszny granat. To jest kwestia 3 minut będzie. Jasne, nie będzie problem. Dobra. A ja tu w ogóle całkiem nieźle. A ile tu jest poziomów w dół? Tylko tyle, co nie? Tylko tyle. Cześć, Alien. Myślałem, że więcej. Może w końcu sobie zaufamy, mam dzisiaj Innocenta? Coś mi się nie chce teraz wierzyć. Jezus, ale okay. Maria, dobrze, nie wiesz, idź sobie, no idę od ciebie, nie no zbliżam właśnie. Się nawet do ciebie już. Miłej zabawy ci życzę, kolego. Kolego. Kto zabił Mandzia? To? Mandzia nie żyje? O nie. A gdzie ty? No na moich oczach padł. Typem. Ej, w ogóle wiecie, że tu jest maszyna do sprawdzania? Był. Maszyna do sprawdzania jest? Jest maszyna do sprawdzania. Tutaj trochę niżej. Pokaż. Tu. What? Jest maszyna do sprawdzania. Tylko, że to jest na tej zasadzie, że musi być 2 na 2 i wtedy jedna osoba klika. Mhm. Czyli na przykład wiesz, jak jest. No to bo to traitorzy mogą oszukać, co? Jak dwóch traitorów wejdzie, to jest zielony ten i to nie wiadomo. Chodź, zgodzimy się, Bladii, czy się nie sprawdzisz ze mną? Ale nie mamy ale i tak jeszcze jednej osoby byśmy potrzebowali. To chodź, przyjdziemy, weźmiemy kogoś. No. Możecie mnie wziąć, chłopaki. Kto tu jest? Jest ktoś żywy? Chodź, Kupson. Czekaj. Czemu nam Mandzia niesiesz? Co? Czemu Mandzia niesiesz? Wyrzuca do wody zbrodni! Czemu wrzuciłeś do wody zbrodni? Okej, okay. Ja jestem 100% innocent. To za chuj, czemu wrzuciłeś do wody zbrodni? 100% innocent, chodzisz z shotgunem, wyrzucasz ciała. Absolutnie ci nie ufam. No, ale no czemu? No bo kurde, taki był to... Dobrze, inaczej, Alien. Ej, mi się wydaje, że trzeba sprawdzić go do maszyny sprawdzającej. Ej, do maszyny sprawdzającej idziemy. Ja wejdę z Kupsonem, bo ja mu nie wierzę, więc ja mogę wejść z Kupsonem, proszę. No, dawaj. A gdzie jest maszyna sprawdzająca? Ja ci pokażę, chodź. A, chodź. Dobrze. No, to jest instrukcja proszę, obsługi, ja idę. Alien, tutaj. Chodź nie, też. Nie klikasz jeszcze chyba, tylko ktoś inny nas musi kliknąć. Aha. Czyli ja muszę iść tutaj, do tego? Tak, do tego wchodzisz. No. Wejdź do środka. Okej. Okay. Kliknij nam ktoś maszynę. Ale już idę kliknąć. Dlaczego Bladeusz nas zamknął drzwi i pewnie podstawił nie wiem, bombę? Tak, pewnie podstawił nie mam pojęcia. Uwaga, zamknął nas tam, wiecie panowie? No nie. Fajnie. Nie strzelaj do mnie. Jak to się dzięki mówi... Alien, dobra decyzja. Kolejna. Czasami niektórzy umierają. Muszę wam przyznać, że jesteście w pułapce! Jesteście w pułapce! Nigdy się z nami nie dostaniecie! Jak to się mówi, czasami niektórzy umierają! Zostało wam 18 sekund życia! Zapnij się tego, w tej maszynie się zamknij, to wtedy przeżyjesz! Zamknij się, otwórz ją i się w niej no, zamknij. No 10 sekund życia wam zostało! Poczekaj! Za chwilę zginiecie 7! Kliknij, żeby się 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, BOOM! Kurde, przeżyłbym! Przeżyłbyś to, naprawdę! Załatwioni! Jeszcze działko i tutaj postawiam. No jeszcze. A jeszcze zginiesz zaraz od niego. Wszystko było ustalone. Ale jak ty zamknąłeś? Jak zareglowałeś? Oni mogą zamykać to, wiesz? Chyba. Mogliśmy zamknąć te drzwi. Ja cię kręcę. A ty Alien znowu oczywiście strzelałeś. Dało mnie, gratuluję. Kurde, Ignacy, strzelałem do Kupsona, bo ale wiedziałem, że jest doskonały. Ale było mi powiedzieć, ale... żebyśmy się walimy do Kupsona, bo jest zdrajcą. No to przecież strzelałem do niego. Nie dzięki, mordo. Znowu się dogadaliśmy. Moim zdaniem, Alien, słabą decyzję podjąłeś teraz. I dlatego... jest słaba decyzja. Nie, moim zdaniem Ignacy bardzo dobrze zrobił. Ja bym zrobił tak samo jak on. Aha. Jeżeli zacząłeś na niego strzelać bez powiedzenia o co chodzi, to zacząłem do ciebie walić. No. Dokładnie, ja się tutaj bym się w niczym nie dziwił po prostu. Zgadzam się, Ignacy. A ty Mandzie, co ty nagle taki kumpel się zrobiłeś? Jeszcze chodzisz z shotgunem obok mnie. Nie, się, ale czy... dobra, no to już nie chodzę z shotgunem obok ciebie. Nie, po prostu się z tobą zgadzam, bo widzę, że wszyscy ciebie dzisiaj osądzają bardzo mocno. Ale wiem, może ale masz rację, trochę pracowałem na to latami, na tą ciężko dobrze wypracowaną opinię. Ignacy ma po prostu taką dobrą reputację. Tak, dokładnie. Dobrą reputację znanego zdrajcy. Pozwól to, proszę. No, ja no dzisiaj jestem zwykłym pisełem. Testujemy się czy nie w tak. końcu? Chodź, dawaj, idziemy się przetestować. Chcieliśmy się testować? Dobra, ja mogę też pójść z wami się przetestować chętnie. Ja chcę ogólnie obczaić, jak to wygląda.
Nie, może w końcu jest kapitan Bladeusz tam nie zamknie. Musi pilnować wyjścia, ale drzwi muszą być cały czas otwarte. Ej, ale ktoś musi was kliknąć. Poczekajcie, stop. Dobra, Bladeusz, ty kliknij, ja pilnuję wyjścia. Chyba dobra. Nas nie zamkniesz tam, Ignacy, prawda? No nie, nie umiem tego robić, bo nie jestem nawet traitorem. Tak? Nie, jedno, dwóch wchodzi. Dobra. Wejdźcie, to ja was kliknę. Albo wejdźmy wszyscy. Wejdźmy wszyscy i po prostu nikt nie wychodzi. Tak. I tyle, Jezu. Dobra. Teraz kto wychodzi, dostaje heada. Dobra, dokładnie. Dobra. Stajemy tutaj, dobra, ja odpalam wam maszynę losującą. Dobra. Sprawdzimy. Dobra. Sprawdzimy. O kurde, co są? Oni są z rejsami! Na bank! Ja nie, jestem innocent. To flash tylko. Flash, ej, flasha mogę rzucać chyba tylko... Czerwony? Tutaj. Czyli jeden z nich jest zdrajcą. Ale czekajcie, tak. Który? Który? Dobra. Któryś nie żyje, okej. Okay. Poczekaj, sprawdzę. Alien był zdrajcą, czyli kupcą szybko zareagował po prostu. I szybko zginął. O Jezus Maria, co tu się zadziało? O Boże. Allahu Akbar było, okej. Okay. Nie, podłożyłem bombę w drugim pomieszczeniu, z którego wyszedłem tam. A, ej, dobrze, szanuję. I wszyscy zginęli, no. Mogliśmy się domyśleć, że bomba tam była. No nie, to szanuję, Mandzie, dobrze, dobry pomysł. Ładnie rozegraliśmy to. Dokładnie. Bardzo ładnie, ja zginąłem jak gałgan, nie wiem, czy wiecie, ale... Tu tu strzelają, halo. Co to za strzały? Jesteś innocentem. Jesteś innocentem, wraz z tobą niewinni jest Bladeusz oraz Kupson. Chodź, Kupson. Ty i Bladeusz jesteście niewinni, za to chodź. Dobra. Podoba mi się, Mandziu, twoja dedukcja. Przed chwilą było, Ignacego za często osądzali. Kupson, co ty zrobiłeś? Ej, Mandziu, Kupson spadł z drabiny. To się pizga tam na górę cały czas. To czemu będziesz strzelasz? Ej, Kupson się z drabiny zjebał. No Kupson, ale się zrobił. Zapakuję zaraz z tego. No bo ktoś mnie zepchnął. No kurde. Ty, czemu go zabiłeś? Bo będzie strzelał cały czas non-stop! Ej, właśnie, to było bezpodstawne zamordowanie kogoś. Ale on będzie strzelał! Na poważnie, znaczy... idę go sprawdzić. Ej, zobaczcie, dobra. A Kupson spadł z drabiny i się zabił? Tak, Kupson spadł z drabiny! Jesteście, mam pytanie, czy jesteście obydwoje zdrajcami teraz? Wy nie zabijecie zaraz? Tak dokładnie. Droczycie się na czas, okej, to się droczcie jeszcze trochę. Zanim się zabijecie wszyscy, zobaczcie, w jakiej pozycji zginąłem. Teraz upewnij się, że nie miałeś racji. O, okej. Była najszybsza wyjaśniona runda. No, ej, ale wiecie co, Kupson wchodzi po drabinie, jeb, nagle spada. Prościej nie dało się. Kupson, po prostu nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Vladi, ja mam dobry pomysł. To był po prostu ładny. Dobra, masz dobry pomysł? Muszę się z tobą złapać i musisz mi zaufać. Dobra, ufam tobie. Oj, ja nie mogę zaufać. To. Chodź, bo tutaj ja tobie ufam, Mandzio. Mam mojego szargana. Ja jestem niewinny, ufam, jestem na górze. Dobrze, ja też jestem. Przy helikopterku. No ja a co chcecie w helikopterze robić? Ja też jestem z wami. Dobra, na tym helikopterze. To chodźcie wszyscy. Vladi nie ma skina, nie ufam ci absolutnie. Właśnie. Proszę cię, skin się mi absolutnie. Brak skina zawsze sprawia, że jesteś terrorystą. Nie, idźcie sobie, nie, wy sobie stąd idźcie, bo nie mogę z Vladim zrobić to, co chcę zrobić. No właśnie, chcemy coś fajnego zrobić. Mogę podglądać daleka? No właśnie o to chodzi, że nie, to jest tajemnica. No my chcecie tutaj zrobić. Później wam powiemy. Oni na bank chcą zrobić Titanica tam. Na bank. Dobrze, to ja no się, to jak się chowam. Nie ma mnie. Chodź, Vladi. Oj, Ignacy! Podglądam, co za podglądanie! No, Ignacy, chodź, Ignacy. Taka. Idziemy stąd, tutaj. Dobre. Ej. Hej, jeżeli jesteś niewinny, no to naprawdę to bardzo nam dobrze wyjdzie. O, Alien na to dobra. Sobie. Hej, Alien, czekaj. Gdzie oni poszli? Chodź tutaj. Hej, Alien. Hejo. Dobra, jest cicho. Ej, tylko wiesz, że to jest druga... Ale pomysł dobry, szanuję. Ignacy, ale Ignacy, sobie. Jak jesteś niewinny, to dołącz. No chyba, że jesteś... Zaczyna być pewien problem, bo nagle wszyscy. Alien, coś ty! Ty śmieszku! Ale ze śmieszki widzę, że folgujesz tutaj fajnie. Ale sobie folgował. Ale Kupson, coś ty zrobił, tak. Znowu spadłeś. Kupson znowu spadł, rzucił mnie przecież. A zrzucił mnie. Spadł ten granat. A ja myślałem, że się potknąłeś znowu. Dobra, słuchajcie, to rzucił mnie chamsko. Jokes on you, mate. Nie, ej, dobra, mi się wydaje, Mandzio, że nie ma tutaj... jesteś niewinny? Ja jestem niewinny. No byś nie znał chyba już. Tak, więc albo mi się wydaje, że sprawa jest jasna. Okej, to jest niedobrze. Alien rzucił Kupsona, więc mi się wydaje, że to od razu jest winna. Nie, ja byłem niewinny jak coś. Ja po prostu chciałem wykorzystać sytuację. To Kupson musiał być.
Nie byłem. Nie wiem, Kupson mógł być, faktycznie. Kupson mógł być, ale... Może znowu się, kurwa, zgrywacie ze mną, jebańce. Nie, a ja w ogóle, czy alien żyje? Może alien już nie żyje dawno. Właśnie, a może go... A może właśnie knuje przeciwko wam? Jestem, jak myślisz, da się tam jakoś przeskoczyć? Właśnie pytanie jest zasadnicze, czy stąd jest jakieś wyjście? Jak na moje chłopaki, to jeden z was jest zdrajcą. Też tak bym powiedział. Po prostu w kropce. Ja aż przyjdę sobie do was, na was okiem. Właśnie, elo, ja nie siema. Jestem i tu jest... Ty co ty do mnie strzelasz? Mandzio, mandzio, walw mandzia. Wydaje mi się, że to jest albo Ignacy, albo Alien w tym przypadku. Balls of Steel! Balls no. of Steel! Ja miałem takie przeczucie. Miałem takie sobie czekałem, tutaj bomba sobie leżała za ścianą, jakoś nie zwróciliście na nią zupełnie uwagi. No bo co mogliśmy zrobić? No tak? Nie mieliśmy jak nie uciec mieć. Nawet, co nie. Wiem, dlatego szukałem shotgunem, jakbyście że chcieli tak to może się to byłby dobry plan, ale gdybyście się kurwa nie gapili na to. To byście nie wyczaili pewnie. Mógłby być problem z wyczajeniem, to fakt. Cześć, Kuba. Ty już masz, kurde, shotguna. No pewnie, że mam. To jest pierwsze, co robię w każdej misji. You are innocent terrorist. You are innocent terrorist. You are traitors innocent have terrorist. Been selected. Traitors have been selected. Oh, traitors have been selected. Co to za jakieś tajne przejście tu znajdujecie, Mancio? Tutaj, Vladi, proszę ustaw sobie tego pieseła. No nie, aha. Bo Vladi bez pieseła ja to jest kręcę, naprawdę. Ja cię kręcę, co się no. dzieje? Czemu? Ej, jak człowiek z dwoma rękami lewymi. Kupson, Vladi, jest... Coś tam no, znaleźli. Chuj, nie, już no i co? Chuj nie ma. Boże, czemu coś ty jest zawsze... Wiesz co, ja się czuję po prostu przez sobie odrzucony. W każdym po prostu odcinku. Zawsze jest tak, ej, Ignacy, spierdala, nie zrobimy żadnego parkoura, bo ty jesteś z nami. Nienawidzę cię za to. Chciałbym, żebyś wiedział, że to był gardzę. Popsuję ci wszystkie twoje pomysły. Wy psy jebane, kto mnie wywala. Nie, nie pchaj mnie. Alien, nie pchaj mnie. Alien zawsze śmieszkuje w ten sposób. To akurat był Vladi. Ja nie, jak się wywala. Dobra, jest spierdala. Ej, 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 proszę, proszę, nie popychaj. Nie popychaj mnie, ja ci dam. Nie, nie. Nie, Mandziu. Nie do nas. To jest, halo. Żeby było ciekawie, stop. O nie, 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 nie. Mandzio, czemu strzelałeś do ludzi? Żebyście spadli wreszcie, bo się... O, wypo... super, ale zabawnie. Mandzio strzela do ludzi, ja proponuję go profilaktycznie zabić. No, to jest dlatego, że uważaj, ja strzelałem i wyglądałem jak zdrajca, ale żeby ułatwić wam zabawę, powiem, że wykonałem Kupsona serdecznego. I skoczyłeś, tak? Zrobiłeś leap of faith. Leap of faith, dokładnie. Tego okazało się, że jednak zabrakło mi wiary, jak rozumiem. No, rozumiem. Dobra, wieszcie co? Ej, o! Ktoś strzela. No na przykład, nie wiem, podnieście głowy. Aha. Alien! Słucham. O. Tak strzelać do ludzi? No. A nie? Alien. To źle? Tylko gdzie jest Mancio? To jest bardzo ciekawe. Może podkłada wam już bomby, co? Może tak robi, nie wiadomo. Kuba był niewinny? Na to nie. Wygląda. Co, ty byłeś też niewinny? Na to wygląda. No to dlaczego Alien by strzelał? A byłeś winny, mój drogi. To ja byłem winny? Aha. Ja pierdolę. Nie do zdarcia jesteś absolutnie. I w każdej rundzie przekonujesz się, że kiedy byłem uczciwy, byłem uczciwy, a ty podejmujesz złe decyzje. I znowu powtarzasz to samo, Mandziu. Ale słuchaj, cię, to, że... to nie chodzi o podjęcie teraz decyzji, ja po prostu was zacząłem strzelać lebeki dzisiaj. Aha, to zaraz się okażesz, zobaczysz znowu, że podjąłeś znów złą decyzję dzisiaj. I znowu jestem jeden na dwóch, tak? No ja nie wiem, słuchaj, no. Chuju, jest pan. Myślałem, że cię, że co, że nie usłyszałem tej bomby. O Jezus Maria. Taka miała być elegancka. I znowu, Ignacy, byłeś winny, a tam ci plantują bombę i się śmieją. Nie mówiłem, że byłeś winny, tylko mówiłem, że miałem nadzieję, że jeden z nich jest niewinny. O to mi chodziło. No to tak, no. A tu taki surprise'ik. Taki malutki żarcik, no. Dobra, chuj, idę się nawpierdalam kaszy jaglanej. Dobra, kasza jaglana, jaglak. Ja robię leap of faith do wody. Jebać terrorystów. O, Vladi, terrorystów. A nie, spierdalam jednak. Dzień dobry, ja jestem niewinnym człowiekiem dobra. Zwykłym. Jest broń, słuchajcie, to jest broń, godna zaufania. Niestety to człowiekiem, nie pisałem, bo mi się ciągle zmienia, ale sobie ogólnie tego? To pisałem. Podróż? Jestem. A, Mandziu lata sobie w podróży. To ja. Cześć. Co tam, Kupson, robisz? Fajne miejsce, ale bym cię stąd zepchał. Nie, nawet cię nie zepchnę cię, nie zepchnę cię. W jakim jest miejscu? Zobacz. Nacy, jesteś na w stanie jestem. Naprawdę wytrzymać nie, no co, ty już tą pokusę? Nie. No bo uciekł, porę spierdolił, nie? Zobacz, widzisz? Nic dziwnego.
Piękne miejsce, co? I co, nie cykacie się tak tutaj stać? Nie, no trochę się cykam, dlatego spierdoliłem przytom. O, Alin idzie, dobra, to trzeba się tutaj... Czemu śmieszne granaty pływają? A Mandzio wpadł! Ale rzucił śmiesznego granata. Ja sobie zaskoczyłem do wody. Znowu Alin rzuca jakieś śmieszne granaty. Uwaga, śmieszny strzał! Śmieszny strzał. Uwaga! Śmieszny strzał. O nie, śmieszny shotgun. To nie jest dobry pomysł. Dziękuję, jeden HP, kto mnie ocalił. Dziękuję bardzo. Ale Jena zajechaliście? Tak. No tak, no bo strzelał. Alien był niewinny. No nie, no, no to dlaczego strzelasz do ludzi? No może Mandzio zaczął do mnie strzelać? Wizgaj go, zabij Wieseła! Dobrze, mamy go. Ja cię kręcę, nie miałem broni w ogóle przy sobie. Ignacy, a ty odpaliłeś ten? Tak, odpaliłem wodę, no. Tylko Mandzio zdążył z niej wyskoczyć. Za wolno zadziałała ta woda, wiesz? A nie, już zadziałała. No. Cześć, Alien, jesteśmy w jednym pokoju, to możemy sobie zaufać od samego początku. Aha. Granat mi pod nogi rzucasz. Kuba, chodź. Gdzie jesteś? No tam, gdzie ty byłeś. Mhm. Znowu mam sytuację z tyklu. Chodzę, nie mogę znaleźć broni dla siebie. Gdzie tu jest jakaś broń? Mandzio, czy nastąpi kiedykolwiek taki moment w moim życiu, że mi zaufasz? Teraz mogę ci zaufać. O Jezu, teraz to chyba jest chyba najgorszy moment. O tak, dokładnie tak. To jest świetny pomysł, już pomagam. Oho, już sobie traitorzy pomagają. Tak, traitorzy, tak. Co tam traitorzy ci kombinują? Zaraz się dowiemy. Traitorzy tak pomagają sobie, tak. No wiesz. Jaka ty głupie. Kurwa, pękło. Zepsułeś. No chciałem dobrze. Tylko nie wiem jak wy panowie, ale gdybyśmy zrobili taki ganczek, czy ktoś ma w ogóle cokolwiek, co nas obroni? Ja chyba... tak, mam pistolet i mam rajfla. A, masz rajfla, aha, okej. Okay. A ty, Mandzio, masz cokolwiek godnego zaufania? Rajfla. Aha, no dobra, no to w sumie... Tylko problem, wiecie, jaki pozostaje zawsze w tej sytuacji? Jaki? No, jeżeli ktoś po drugiej stronie zorientuje się, gdzie jesteśmy i mówię... Tik, tik, tik. No tak, no to rzeczywiście może być problem, ale miejmy nadzieję, że się nie zorientuje. Shoot on sight, serdeczny i tyle. No tak, ja jestem niewinny, więc czyli raczej... Sobie my we trójkę sobie tutaj zaufaliśmy. No jeżeli sobie zaufamy, no to jasne. Okej, może wydaje mi się, że to zaufanie wasze jest zgubne, ponieważ przynajmniej jedna osoba z was jest zdrajcą. Czemu? Biorąc pod uwagę, że Alien tylko został na zewnątrz, a ja jestem niewinny. Czy, co zrobiłeś, Alien? Padłem. Aha, padłeś? No to Alien nie żyje, a ja jestem niewinny, no to ktoś ja tak z samo jestem niewinny, zdrajcą. Ja też jestem niewinny, Alien na bank oszukuje, że spadł. Tak, to raz, a Bloody możesz być po prostu też zdrajcą na przykład. Mogę być zdrajcą, ale no nie jestem zdrajcą, bo nie mogę was znaleźć, a tak bym już kupił radar i bym was znalazł. A tak to chodzę sobie głupi. Nie mam pojęcia, gdzie się ukryliście. Kuba. Słucham. Zróbmy to. Co wy robicie? Zostawcie mnie! Dawaj! Dobra. Mamy go. O ty dziadu, chciałem tutaj go zrobić w bambuku. Czyli Kupson Bloody to jest w takim razie. Czyli Alien musi żyć w takim albo razie. Albo Alien żyje, albo to jest Bloody. No ja nie bo żyję. Ja jestem niewinny. No właśnie, chodź, chyba żyjesz, broni, Alien Kupson. Wychodzi na to. Chyba nie żyje. Chodź po inne broni. Albo Ignacy cały czas skręca. Ej, chyba... serio, chłopaki, ja nie żyję. Chyba, że Ignacy tutaj taką podwójną grę no na przykład robi. Dlatego zabiłem co, swojego kolegę terrorystę. Dlatego zabiłeś swojego kolegę terrorystę. Oczywiście, żeby Kuba mi zaufał, prawda? I teraz nie chodzę na przykład. Ale to by była świetna taktyka. To byłaby świetna taktyka. I teraz robisz odwrotną psychologię, proszę ja. Dokładnie tak robię. Żebyście mi właśnie w tym momencie zaufali. Ignacy jest zdrajcą, znaczy, no ja Kuba zabij go. Nie mogę ci zaufać. Ignacy nie, no może tak, być tak, zdrajcą. Kuba, zaufaj im. Tak, to dobry Ignacy pomysł. Może być zdrajcą. Poczekaj, oni mogą być poskrzeszani Ignacy, teraz. Jeśli Mandzia zabili Ignacy, popatrz, jak jesteś zdrajcą, popatrz, to przysięgam. Pojadę do ciebie i ci pogratuluję, no. Aha! Kupson! I co ty? Kupson! Jest! Nie wierzę! Mandziu, najlepszą rzecz na świecie wymyśliłeś. Ja pierdolę. Jeszcze mu na czacie napisałem, weź nie zabij. Mandziu napisał jak zrobić po prostu, wszystko idealnie. Idź Kuba, podwójna gra była. Nie. Kupson. Jak zabiłeś mnie i nie był, jak Ignacy mnie zabił i nie było końca rundy, powinieneś od razu strzelać do Ignacego, ale bez Kuba, zastanowienia! Ale ja myślałem, że Kuba ma zawsze taki odruch, że on sprawdza. No to mówiłem, że nie żyje.
No ale mogę się oszukiwać. Pięknie, panowie. Mandziu, gratuluję. Cudowny pomysł, naprawdę. Mandziu pisze, zabij mnie, żeby Kuba zyskał twoje zaufanie, a potem nie strzeć. Coś pięknego. I dokładnie wam mówiliśmy, co zrobiliśmy. Tak, dokładnie. Zrobiliście to, kurde. Mandziu nawet powiedział, że jestem zdrajcą. Dobrze, to teraz mi chce zaufać, koledzy. Ja chcę ci zaufać. A to świetny pomysł. Ja mogę. Wiesz co, jakbym chciał wskoczyć na dziób. Da się 90 na to wskoczyć, poczekaj. Na dziób? Czemu się spychacie? Bladi dzień dobry. Helikoptera. Dobra, spokojnie, mordo. No, się pizgacie tam. Przepraszam. Uważaj, fajny helikopter, powiem wam, chłopaki. Bladi leci na plecach, a wy jesteście w środku. Super, mordo. Wow. Ej, Bladi jest na plecach. No jest. Przesiadnie. Zaufamy. Jestem na plece! Możemy. Teraz myślę, że bez problemu. To się stało! To się... Sio! Dymensja! Alien, ty śmieszku! Nie wolno tak robić. Dobra, idę od ciebie. O Jezus. Ja wyglądam po prostu, wiesz. Słuchajcie, ja wyglądam z tego samolotu i ja widzę, jak z tyłka samolotu spada taka bomba i leci w tą otchłań. Jeden traitor mnie już mówicie. Próbowałem przyczepić bombę do helikopterka, nie udało się. Kupsem wyskoczyłeś, czy tam nie do wody widzę. Bomba mi spadła. Ej, Mandzia, w ogóle ja cię zabiłem jeszcze jak spadałem już. Tak, wiem, ale ja w ciebie też strzelałem jak spadałeś. Dobra, czy wiecie, to kto jeszcze żyje w takim razie? Ja żyję. Ja też żyję. A Mandziu? A ktoś musi jeszcze żyć. I Bladi był jednym terrorystą, tak? A mnie Bladi zabił z nas jest terrorystą, dwóch jest niewinnych. Mhm. Ja jestem możemy niewinny. Ja sobie... też jestem niewinny. Ja sprawdzamy się? Tak. Sprawdzamy się w trzech? Możemy. Ja bym też po prostu zrobił prostą matematykę. Kto wcześniej był, a kto nie. A to nie działa w ten sposób, akurat... No nie, to nie jest losowe. Nie powiedziałbym, no. To jest nie, zawsze nie działa. Nie dobra, chodźcie, zaufajmy sobie. To jest losowo zawsze. Wszyscy. Można nawet być kilka razy pod pójdziemy rząd. Do sprawdzarki w trzech. Bardzo chętnie. Nikt nie odchodzi, żeby nie założył bomby gdzieś obok i sprawdzimy wszystkie kombinacje. Nie pamiętasz pierwszego odcinka z Ignacą, gdzie był 6 razy pod rząd? No właśnie. Kupson, dobra, okej. Okay. No tak, gdzie właściwie. To był ten pokój, pamiętacie? No, gdzieś tutaj. Tutaj do góry chyba? Chodźcie, tak, wszyscy tutaj. Obok siebie musimy iść. Wszyscy obok siebie, żeby nie było, że ktoś bombę założy. Chodźcie. No właśnie, dobra? Ale nie, żeby nie było, że jakiegoś ptaszka puścisz. Po kolei. Dwóch na zielono to jest... Dobra, jeżeli wśród nas jest raczej tylko jeden terrorysta, bo nie żyje, wyjmijcie to stąd, proszę. Bo to nie jest najlepszy pomysł. Dobrze! Pięknie. Pięknie, alien. Pięknie to było zrobione. Wyjmijcie to! Wyjmijcie to! Dobra, wystarczy. Nie sposób powiedzieć, że nie wyjął. Dobra, dzięki wielkie.